witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 5.36. Wyjeżdżam z Lublina na wykopki. Dzisiaj mam nadzieję, że pola dostępne będą w marcu, bo tam się kieruję. Jest mały przymrozek, 4,5 stopnia na minusie. Ale może bardzo ziemia nie przemarzła. Zobaczymy, jak to będzie. A jak pola nie będą dostępne, to wrócę na łąkę, tą, na której ostatnio chodziłem. No hej, jestem już na miejscu. Byłem w marczu, ale nie dało się kopać. Ziemia przymarzła. W nocy było minus 4, może więcej. Więc jest kamień. I zmuszony jestem wrócić na tą łoneczkę, na której byłem ostatnio. I zobaczymy, co tu dzisiaj wyjdzie. Jestem już przy łoneczce. Muszę ponownie pokonać ten rów. No dzisiaj warunki są trochę gorsze. Niby słoneczko świeci, ale wiatr. Wiatr jest bardzo, bardzo nieprzyjemny. I zimno jest. Trzeba tu sobie przeprawę jakoś zorganizować. Okej, na szpadlu się przyjadę. Hop! Jestem. Dobra. Tutaj mam zaznaczone, gdzie ostatnio chodziłem. Zawsze sobie zostawiam znak szpadlem. Proszę bardzo. Tutaj ostatnio robiłem. Dobra, rozpakuję się. O, w miarę miękko jest na tej łące. A na polu to nie dało się wbić, a tutaj to jednak szpadel wchodzi. Mógłbym iść do lasu, ale wolę łąkę robić, bo zależy mi, żeby te łoneczki pokończyć. Więc będę tą łąkę dzisiaj atakował. Pewnie to zrobię i przejdę na tamto za rowem kolejnym. Kolega ma dojechać, zobaczymy, czy mnie nie zawiedzie. Dobra, rozpakowuję się i zaczynam poszukiwania. Jak słyszycie, strasznie wieje. Mało przyjemnie jest. I wyszedł pierwszy sygnał. Kawałek pierścienia wiodącego. No, zobaczymy, co tu dzisiaj łoneczka nam da. Kolejny sygnał. Nie wiem, czy nie będę musiał wzywać saperów, bo znalazłem wielką łuskę. Kaliber nie wiem, 100 mm, może 150, no tak czy tak wielka jest. Jeszcze nie sprawdzałem, czy ma zapalnik. Tak wygląda łuseczka w całej okazałości. Jak widać, świeża z błotka. Muszę sobie ręce wyczyścić trochę trawą, sianem jakimś, bo zaraz mi rękawice przymokną, a zmarznę. I będzie lipa, a jest minus 1 stopień. No, taki fant. Bardzo się cieszę, bo nie mam takiej łuseczki. Wyszedł teraz taki grzybek, czyli zapalnik jakiś. Materiał aluminium, więc kruszy się troszeczkę. Ale ciekawe, co to za zapalnik był. Proszę bardzo. Dobra, szukam dalej. I tymczasem wyszedł taki kawałeczek zapalnika. Zrobiło się troszeczkę cieplej. Jest zapalnik. Starska Rosja. Możliwe, że to była 76, albo nie wiem, 120. O, proszę bardzo, wrosła trawa i korzenie w ten grzybek. No. Stan nie za super, bo widać, że tutaj dostał. Trafił w coś twardego, jest płaszczem na końcu. Wyszedł troszeczkę
inaczej to wygląda. Na podsumowaniu wam pokażę, bo tam przy komputerze mam jeszcze jeden taki, gdzie stoi na którejś szafce. Może ładniejszy. To sobie porównacie. Widać, że ten dostał strzała. Znaczy no, sam w coś trafił w ten sposób. No, ale jest, proszę bardzo. Możliwe, że to jest od tej szklanki, którą znalazłem. Bardzo możliwe. A teraz ładny taki duży odłamek. Coś podobnego do tego spodu, który znalazłem w tamtym tygodniu. Odległość, nie wiem, 150 metrów. Ale chyba to jest troszeczkę mniejszy. Chociaż możliwe, że to jest ten sam rodzaj. Ale dosyć głęboko było, 40 cm. Chcąc, nie chcąc, catering mi przywieźli na łąkę. Nie spodziewałem się takiej niespodzianki. Dwóch kolegów przyjechało do mnie, Emil z cruiserem i Marcin z garacikiem. Będziemy dalej te łąneczki atakować. Dobra, ja coś zjem i wracam do kopania. Już jestem po obiedzie. Sponsorem mojego obiadu jest kolega Emil. A teraz wyszło coś takiego. Kawałek jakiegoś zapalnika. Widać gwinty i koloru fajnego dostało, takiego różowego jakiegoś. Dobra, szukam dalej. I jest kolejny kawałek pierścienia wiodącego. Koledzy gdzieś tam dalej śmigają. A ja tutaj łuseczkę taką zaklejoną od Mauserka znalazłem. A tymczasem wyszedł taki kawałeczek zapalnika. Proszę bardzo. No hej, jestem już w domu. Wczoraj jeszcze zajechałem do znajomych w Białoskórach i znalazłem u nich taką skrzyneczkę. No mi się wydaje, że to może być jakaś wojskowa skrzynka. Bardzo ciekawa, no trochę zniszczona, ale zainteresowała mnie, więc otrzymałem ją w prezencie. Wymiary tej skrzyneczki 38,5 cm, 11,5, a wysokość 18 cm. Może po tych wymiarach uda się sprawdzić, co to jest za skrzynka. Kolor taki bardzo, bardzo ciekawy, zapięcie również. Widać, że tutaj te zawiesiki były jakieś kombinowane, dorabiane już. To wiadomo, tutaj coś było. Część tutaj zapięcia jakiegoś. Ale tak mi się wydaje, że to chyba jakaś wojskowa skrzyneczka. Tutaj jakieś dziurki zostały i miejsca po bocznych jakichś rączkach. No, a to na koniec przyszedł kot. Łesia. Łesia. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Jak widzicie, to są rzeczy, które udało mi się wykopać na tych poszukiwaniach, na tym wyjeździe. Sama militarka wychodziła, żadnej drobnicy nie było. Dobra, zaczynam od takich najsłabszych, że tak powiem, rzeczy, czyli jakieś tam pierścienie wiodące. Załóżmy, ten mógł być z podobnej łuseczki jak ta duża. Kawałeczek zapalnika, jakiś odłamek też, kawałek zapalnika. Denko od jakiegoś pocisku, tylko nie wiem, co to było. Jeszcze nie doszedłem, co to może być za pocisk, ale dla porównania mam nadal z ostatniego wyjazdu tamten spód w pojemniku. Możliwe, że to było, tak mi się że wydaje, że nawet z jednej parafii. No, mogło być to z jednej, chociaż to troszkę już jest płytsze, ale
ale nie wiem. Ale mogło pasować. Choć trochę, tak mi się wydaje przynajmniej. Co tam mamy dalej? Łuseczki. Kilka łusek wyszło. W sumie z ładnych to chyba ten mauzerek. A reszta to szrot jakiś. Dwa czubeczki od pocisków, ale też zmiażdżone jakieś. Co tam? Taki zapalnik aluminiowy. Gdzieś mam taki czubeczek. Od tego zapalnika. Na pewno. W którymś pudełeczku na pewno gdzieś leży. Dobra, taki zapalnik. Połowa zapalnika. Niestety. Nie zawsze trafiały się całe. Ale też. Widać przynajmniej przekrój tej maszynki śmierci. Dobra. I ten u nas bardzo popularny w lubelskim zapalniczek carski. No, trafił w coś. Tutaj mam, obiecałem wam pokazać dla porównania w dobrym stanie zapalnik. Proszę bardzo. Zobaczcie sobie, jak wygląda ładny zapalnik. A komplecik do tego zapalnika zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądał. Czyli to jest góra. To jest podstawa. Bardzo rzadka, bo te pierścienie rozpadają się strasznie i ciężko znaleźć jest cały. Ja akurat posiadam nawet z częścią tą stalową, którą się wkręca do 76. Jakimś, nie wiem, zbiegiem okoliczności, jak dobrze pamiętam, to chyba gdzieś na wiosnę w marcu wykopałem. Tak mi się wydaje. Jeden z pierwszych filmów. Wiosną. Tak mi się wydaje, że to było. Jeszcze nie doczyszczony do końca, bo jeszcze nie brałem się tylko tak z grubsza. Przetarty tylko. Dobra. To jest podstawa. I jeden pierścień już tutaj aluminiowy jest. Dochodzi kolejny pierścień. Proszę bardzo, tylko to jeszcze nie jest dopasowane. Jest kolejny pierścień. I na górę szedł. Szedł taki zapalnik. I to już fajnie wygląda. Tutaj nastawy różne były, czasowe. Przekręcało się. I na koniec co? Ta wielka łuska. Szurowałem ją, nie wiem, z godzinę czasu. Więc trochę zajął mi doczyszczenie tej łuseczki, ale to dopiero początek, bo ta łuska albo pójdzie do piaskowania, albo elektrolizę zrobię na niej. Zobaczymy, co będę chciał zrobić z tą łuską. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności tak się stało, że znajomy miał łącznik do tej łuseczki i mi podarował. Dziękuję bardzo dla kolegi, bo nie posiadałem takiego łącznika w bardzo ładnym stanie. Tylko muszę nad nim popracować troszeczkę, żeby go troszeczkę ładniej zrobić. I on będzie tutaj wkręcony, tylko no, łuseczka jeszcze i ten łącznik jest do roboty, więc czasem ten gwincik będzie działał, wkręci się na górę, zapalnik się założy i będzie taka puszeczka sobie stała, taka szklaneczka, albo raczej dzbanek to nie będzie, ale będzie gdzieś tam stała na jakiejś półce i cieszyła oko. Dobra, takie to były wykopki. Nie udało się pojechać na pole, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu
uda mi się w końcu zaatakować te pole. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.